Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Nano. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Nano, którego cel jest bardzo prosty i jasno określony, czyli umożliwienie szybkich płatności pomiędzy użytkownikami tej kryptowaluty. Zespół ewidentnie koncentruje się na tym podstawowym celu, który sobie obrał. I zaraz prześledzimy postępy jego prac w zakresie realizacji tego celu. Portal CoinPaprika, zakładka Overview. Widzimy, że projekt już jest ponad 3 lata. Jest w fazie gotowego produktu, także również plus za intensywne prace nad tym produktem i za wydanie właśnie go w postaci czegoś już działającego, co można przetestować, czegoś, co można używać. Zobaczymy sobie, jak tutaj projekt z działającym produktem radzi sobie odnośnie prac. Zakładka Code Progress, 60 osób zaangażowanych w tworzenie go na portalu GitHub, ponad 2,5 tysiąca gwiazdek na GitHubie, wykres przedstawiający komity w ujęciu czasowym. Również wygląda dosyć obiecująco. Nawet zaryzykuję się stwierdzeniem, że wygląda bardzo dobrze jak na projekt z już działającym produktem. Widać, że zespół zaangażowany jest w systematyczne ulepszanie tego, co już osiągnął. Przejdźmy więc do GitHuba. Widok organizacji na GitHubie. Tutaj widzimy główny projekt Nano Node, czyli to, co tak naprawdę jest sercem całego projektu Nano. Widzimy, że nawet ostatnie update'y parę minut temu nastąpiły w tym repozytorium. Niestety tylko jedna osoba w organizacji jest tutaj publicznie pokazana na GitHubie. Łącznie 14 repozytoriów. Osobiście bardzo brakuje mi tutaj jakiegoś repozytorium typu SDK, czyli właśnie umożliwiającego implementację tych szybkich płatności, które deklaruje Nano w swoich projektach, czy to na przykład poprzez umieszczenie na stronie internetowej, czy poprzez integrację w jakichś swoich na przykład mobilnych projektach, tudzież desktopowych lub webowych. Także tutaj takiego repozytorium kodu nie ma. Nie wiem, czy zespół nad tym pracuje. Mam nadzieję, że tak i umieści takie repozytorium również tutaj, by można było zobaczyć, co się na nim dzieje. Przejdźmy do tego repozytorium. Prawie 4000 commitów, jeśli chodzi o wykorzystywane języki. To mamy tu oczywiście znanego nam C++ w większości. Drugim co do istotności językiem dla tego projektu jest Objective-C. Objective-C jest to taka właśnie wersja języka C, połączenie języka C, języka C++, ale na platformę właśnie urządzeń od firmy Apple. Zakładka Issues. 100 ponad otwartych issue, ponad 700 zamkniętych, także widzimy, iż pomimo tego, iż mamy działający produkt, cały czas zgłaszane są różne problemy z nim związane. Oczywiście, o ile są one systematycznie rozwiązywane przez zespół, to tym lepiej dla projektu, o czym zaraz również postaramy się przekonać i zobaczyć, jak to wygląda. Drobne labelowanie też to jest wykorzystywane. Widzimy, że nawet mamy parę issue oznaczonych jako błędy, które pewnie będą realizowane w pierwszej kolejności. Jest też również parę issue olabelowanych jako wymagają pomocy, także tutaj jest ukłon w stronę społeczności zajmującej się tym projektem, zaangażowanych w ten projekt, aby jeśli ktoś ma jakąś możliwość pomocy w tych konkretnych tak zalabelowanych issue, może się zgłosić tutaj właśnie do zespołu. Pull requesty, również dobre labelowanie. Część z nich już oczywiście gotowa do wdrożenia dla wersji oznaczonej numerem 20. Część z nich tutaj jeszcze potrzebuje odrobiny pracy, aby
mogły zostać wdrożone do głównej gałęzi kodu. Zakładka Projects. Tutaj też bardzo ciekawa sprawa, ponieważ kolejny release, który będzie miał miejsce, a będzie oznaczony numerem 20, posiada swój projekt właśnie na portalu GitHub. To jest coś, czego mi brakowało w większości omawianych do tej pory projektów. I tutaj widzimy poszczególne tablice z konkretnymi pull requestami, które powinny być zmerdżowane w określonym okresie czasu. To nie do końca wiem, jak to oznaczenie CP012 czytać. Domyślam się, że to są konkretne okresy właśnie czasu w trakcie prac nad tym projektem, które powinny być rozwiązane. Możliwe, że to są na przykład tygodnie, pewnie możliwe też, że miesiące. Czyli rzeczy, które w tym okresie powinny być rozwiązane. Tutaj do pełni szczęścia brakuje jeszcze takiej tablicy oznaczonej doing, czyli nad czym aktualnie zespół pracuje, oraz kolejnej tablicy done, gdzie te właśnie wykonane czynności byłyby przenoszone i dzięki temu mielibyśmy bardzo już jasny i przejrzysty sposób na monitorowanie tych prac, które właśnie wykonuje zespół na rzecz tego projektu. Oczywiście w chwili obecnej możemy przejść do konkretnego tutaj pull requesta i zobaczyć, jakie komity w zakresie tego pull requesta wykonuje zespół, co również da nam obraz tego, jak ten zespół jest aktywny. Także tutaj ciekawa sytuacja. Kolejna rzecz, którą tutaj chciałem podkreślić, to projekt ten według mnie nie ma zbyt czytelnego roadmapu, ale za to posiada bardzo interesujący weekly update prowadzony na blogu tej organizacji. I tutaj przytoczę jeden przykład z ostatniego czasu. Mamy wersję V19, czyli aktualnie obowiązującą, o kryptonimie Solidus. I teraz możemy przejść sobie łatwo do GitHuba. Próbujemy zweryfikować właśnie to, czym chwalą się tutaj osoby odpowiedzialne za ten system. Tutaj widać, że prace nad wersją 20 w różnych testowych wersjach i jesteśmy w widoku wersji release oznaczonej numerem 19. Widzimy, że została ona wydana w lipcu, 15 lipca na portalu GitHub. I to oczywiście, co jest bardzo też plusem dla tego projektu, jest potwierdzone w tym artykule. Co więcej, tutaj w tym akapicie jest informacja o tym, iż społeczność testowała tą wersję release oznaczoną numerem 19, wydaną, przypominam, 11 lipca. Testowała go ponad miesiąc i w momencie, w dniu 17 sierpnia, tutaj zespół już uznał, że testy są zakończone, że możemy wydawać tą wersję. I od razu pojawia się artykuł na blogu informujący o bieżącym postępie pracy. Także bardzo dobrze jest to jak na tę chwilę zorganizowane. Miejmy nadzieję, że w przyszłości również te prace nad tym projektem będą realizowane właśnie w ten sposób. Jeśli chodzi o sam roadmap, powiedziałem, że jest dosyć nieczytelny, ponieważ nie ma tutaj określonych ram czasowych. A szkoda, bo niewiele do tego brakuje w porównaniu do tego, jaką pracę wykonują w zakresie organizacji projektu właśnie na GitHubie i w zakresie organizacji tego, co się dzieje na blogu mówiącym o aktualnym postępie pracy. Kolejna rzecz, wróćmy jeszcze do GitHuba. Wiki, tutaj też drobne informacje odnośnie używania tego projektu, link do dokumentacji. Mogło być to bardziej rozbudowane i zachęcające do skorzystania z tego projektu, ale może dlatego, że jeszcze nie ma po prostu repozytorium związanego z SDK. Tutaj te informacje są takie skąpe. Zakładka Security. Tutaj niestety jak na projekt już z działającym produktem nie mamy żadnej polityki zarządzania podatnościami, żadnej polityki ujawniania tych błędów, które zostały znalezione. Doszukałem się informacji również na blogu tego projektu, iż taki program Bug Bounty ma zostać uruchomiony
Ta informacja pojawiła się w 2018 roku, prawie już ponad rok temu. Jest tutaj wiadomość, że na portalu HackerOne właśnie taki program Bug Bounty ma być. Niestety przechodząc na ten portal, na portal HackerOne, widzimy taką oto stronę, także nie wiem do końca, z czego to wynika. Czy ten program był uruchomiony, a został zamknięty, czy po prostu jeszcze jest w fazie ustalania. Niemniej jednak mam nadzieję, że dojrzały produkt z takim podejściem do realizacji swojego projektu również doczeka się prawidłowej implementacji programu Bug Bounty, gdyż przypominam, mówimy o projekcie przetwarzającym płatności, umożliwiającym szybkie płatności w internecie pomiędzy użytkownikami tej sieci, tej kryptowaluty. Dlatego moim zdaniem program tego typu jest tutaj niezbędny. Kolejna rzecz związana z tym projektem. Ma on również swoje konto na znanym nam serwisie Travis Continuous Integration, gdzie możemy podglądać to, w jaki sposób tworzone są buildy, czy są one budowane z sukcesem, czy zmerżowane pull requesty jeszcze generują jakieś problemy. Także też taka ciekawa informacja w momencie, kiedy będą zapowiadane wiadomości odnośnie wydawania kolejnej wersji, czyli na tę chwilę wersji oznaczonej numerem 20. Wróćmy jeszcze do zakładki, do GitHuba. To jest zakładka Insights. I również proszę zwrócić uwagę, że mówimy o projekcie z działającym produktem, a w ciągu ubiegłego miesiąca doszło do zmerdżowania 84 pull requestów, także to jest bardzo dużo. Mamy zamkniętych 14 issue. Tutaj cała historia tego, co dzieje się na tym repozytorium, także widać, że ewidentnie zespół pracuje. Można powiedzieć, że pracuje na swój sukces. Jeszcze jedna rzecz warta uwagi, jeśli chodzi o release tego projektu, to, iż mamy tutaj właśnie w change logu listę tego, co zostało zrealizowane i określone właśnie tą kolejną wersją produktu. Czyli tutaj klikając te poszczególne numery, przechodzimy do konkretnych pull requestów, zaimplementowane ulepszenia, możemy sobie przeczytać, o co tam tak naprawdę chodziło. Także bardzo dużo tego jest usunięte błędy. One tutaj również kierują nas do pull requestów albo do konkretnych issue, właśnie które były powodem wytworzenia konkretnego pull requesta i dodania go następnie do kodu, co możemy potwierdzić również w Travisie, iż taka sytuacja zakończyła się sukcesem, jeśli chodzi o build wersji release tego oprogramowania. Na tę chwilę, jeśli chodzi o projekt Nano, z mojej strony to już wszystko. Krótkie podsumowanie. Uważam, iż ten projekt jest dobrze prowadzony pod względem realizacji prac programistycznych, pod względem funkcjonowania zespołu deweloperskiego. Tutaj dwie rzeczy tak naprawdę, które można byłoby jeszcze poprawić. To zdecydowanie dodanie Software Development Kitu umożliwiających tworzenie aplikacji, tworzenie integracji w swoich aplikacjach w oparciu o sieć Nano oraz konieczne uruchomienie programu Bug Bounty, gdyż mówimy tutaj o przetworzeniu płatności i mamy działający produkt. Dziękuję. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, proszę pozostawić w komentarzach. Jeśli chcecie, abym przeanalizował dla Was jakiś projekt, również proszę o taką informację w komentarzu. Cześć!